drogie, cudowne, niezwykłe wideooglądaczki. Chciałbym wam powiedzieć coś bardzo kontrowersyjnego. A to, co jest bardzo kontrowersyjne, to jest prawda prosto w oczy. Tak prosto w kamerę, prawda. Żadna z was nie kocha swojego faceta. Czemu nie kocha żadna? Bo żeby kochać, to trzeba wpierw poznać. Żeby się zakochać w kimś, to trzeba tę osobę poznać. Natomiast żadna kobieta nie kocha swojego faceta. Oczywiście wy jesteście w stanie kochać nad życie, nad siły. Jesteście gotowe kochać na zabój, ale to wy kochacie na zabój nie faceta, a swoje wyobrażenie na jego temat. Ten facet jest zupełnie inny. Ten facet to tak naprawdę to jest człowiekiem z krwi, kości i hormonów, z czego 90 parę procent to testosteron. No tam jeszcze adrenalina też czasami występuje, a w połączeniu z testosteronem to okropnie to działa. I informuję was, drogie panie, wy zakochujecie się w obrazie faceta, który tak się ma do oryginału, jak kopia Monalizy z gazety, z kolorowego czasopisma. Owszem, coś podobnego w tym jest, ale wartość to nie ta. I dlatego, drogie, szanowne wideooglądaczki, informuję was, że żeby faceta pokochać, to wpierw trzeba go poznać. I to, co gorsze, poznać całego. Również poznać jego sposób myślenia, sposób rozumowania, sposób podejmowania decyzji oraz to, czemu wy się podobacie, czemu ty się podobasz jemu, temu facetowi. Trzeba się dowiedzieć, co takiego jest w jego mózgu, że akurat ty mu się podobasz. I dopiero wtedy, jeżeli będziesz znała każdą komórkę jego ciała, no może nie każdą, w każdym razie to jest zewnątrz, te komórki, jeżeli będziesz znała każdy centymetr kwadratowy jego skóry, to dopiero wtedy możemy zacząć mówić, że jest jakaś szansa, żebyś się zakochała w facecie, a nie w obrazie. I oczywiście, drogie panie, ja wiem, że to was strasznie zbulwersuje, ale na koniec zbulwersuje was jeszcze bardziej. Oczywiście ten film nie dotyczy tego, że wy nie jesteście w stanie pokochać facetów. Ten film dotyczy tego, że żaden facet nie jest w stanie ciebie pokochać, jeżeli ty nie dasz się poznać, jeżeli ty nie przedstawisz mu każdego centymetra kwadratowego swojego ciała i każdego neuronu swojego mózgu, jak również każdego hormonu. I dlatego żaden facet, droga wideo oglądaczko, nie jest w stanie cię pokochać, jeżeli ty nie otworzysz się przed nim. Jeżeli chcesz być kochana, to ty się otwórz.